Now, Lucas Cohut for 1 minute from SMB. Pani przewodnicząca, pani komisarz, 23 marca dziewczyny w Afganistanie usłyszały, że jednak nie będą chodzić do szkoły. Marzenia tych nastolatek zniszczyli mężczyźni, którym wiara odebrała rozum. Talibowie rujnują życie i przyszłość dzieci w imię swoich fanatycznych urojeń. Zatarto granice między państwem, religią a rzeczywistością. Tak to już jest z autokratami, że niezależnie od szerokości geograficznej ludzie nic dla nich nie znaczą. W podobny sposób myślą prawicowi populiści, mówiący: państwo to my, religia to państwo, a edukacja musi być zgodna z religią. Tak się dzieje w Kabulu, w Budapeszcie i w Warszawie, gdzie Zbigniew Ziobro prowadzi wojnę kulturową o polską duszę. Autokraci chcą panować nad masami, nie chcą samodzielnie myślących ludzi. Musimy wywierać presję na afgańskich talibów w sprawie edukacji i wspierać afgańskie społeczeństwo. I nie możemy pozwolić, aby u nas w Europie doszli do władzy ci, którzy myślą tak jak talibowie. Dziękuję bardzo. Thank you, Mr. Kohut. Now